Witajcie na drugim meczu naszej drużyny w łódzkiej lidze CNBA, który zaczynamy od osobistych, czyli od tego, co rzucamy najgorzej. Pierwsze punkty Alana z osobistych. Tutaj, mimo mojego bloku, ziomek zbiera i jeszcze dobija dramat. Tutaj prawie przechwyt, ale nie ma go i dostajemy truje na papę. Numer 33. Numer 33, bardzo niepozorny. Widzicie tutaj layup. Nie wiem, ile on rzucił punktów, ale wydawało mi się, że 1000. I ponownie witamy w naszej drużynie Jakuba Cykowskiego. Jakub wchodzi, kończy layup prawą ręką. Bardzo ładnie. Tutaj Alan do mnie za 3. Kurde, ja naprawdę lubię z tej żółtej rzucać. Tutaj Alan wchodzi, nie trafia, dobija i dwa razy, przynajmniej dwie zbiórki sobie napił. Tutaj siódemka w drużynie przeciwnej, trójeczka. Drużyna troszkę starsza, ale powiem wam, że taki półdystans to morderczy. Naprawdę morderczy, doceniam zawodników. Naprawdę nas karcili strasznie. Rzut to u nich jest abstrakcja. No i masa niektórych zawodników. No i tutaj ponownie siódemka za 3. Jak widzicie, karcą nas nieziemsko. I osobiste, oczywiście po moim faulu. Miałem tutaj zdecydowane problemy z faulami. Nie chcę wstawiać tych akcji, ponieważ oglądając je, to w dwóch nawet nie dotknąłem przeciwnika. Jest to nagrane. No ale cóż, bywa. Każdy się czasem myli. A ja też muszę zagrać jakiś słaby mecz. Ale na szczęście Cyki nie grał słabego meczu i wjeżdża z Enduanem. O, ja tutaj muszę moimi zakolami się pochwalić. I Cyki jeszcze ma osobisty. Zmiana w drużynie przeciwnej. Ja oczywiście muszę pokrzyczeć na wszystkich, popokazywać palcem. Lubię pokazywać palcem, moja pasja życiowa. Jedni zbierają samoloty, inni buta, ja pokazuję palcem. I cyk, Cyki o tablicę, widać, że skutna. No, dobry zawodnik. Widzicie, jak przed kamerę się pcham? O, specjalnie jeszcze patrzę, czy się nagrałem. Dobra, tutaj zawodnik z 13 mija crossem do 45, on oddaje do 13, ten z pół dystansu. Naprawdę te pół dystanse to jest jakiś dramat, ile oni nam z tego punktów napykali. To naprawdę abstrakcja. Tutaj Kuba do Bartka. Jak widzicie, to już, ja już musiałem tu siedzieć, bo miałem limit fauli. Alan wjeżdża pod kosz i super wjazd Alana. I ponownie oni konstruują akcję. Oni się nigdy nie śpieszą, tu nie ma kontry. Wiadomo, są starsi, my jesteśmy bardziej wybiegani, ale oni powoli podają, po prostu dużo podają. I tutaj Alan przechwyt i do Kuby Wojtysiaka. Kubuś kończy layupem. Tutaj przeskoczyliśmy trochę do przodu. Ponownie Cyki dostaje truje od 33. On już ma chyba 8 punktów w tym momencie. No ale cóż, tak to bywa. O, tutaj Artur pokazuje buzię. O, i tutaj Cyki. I to było czysto. To było czysto. Jeszcze chcieli gwizdnąć defensa Cykiemu. Dlatego tam no, taka reakcja moja i Dominika. No cóż. Tutaj dwa punkty. Ponownie oni pół dystans. Tutaj taki ala floater. Wszystkie trójki. I tutaj do Kuby. Kuba, bardzo fajne podanie do Alana. I Alan to kończy. Pchnięte, ale faulu nie ma. No cóż. 9. Pół dystans. Ponownie. Ponownie ten pół dystans tam z tych rogów. To jest abstrakcja. 45, rzuca osobiste, pierwszy celny, drugi nie. I tutaj Kuba z kontrą, super, człowiek rakieta. Benz, szybszy niż Tusk w obietnicach. Tutaj osobiste, drużyny przeciwne i tu nasze, wreszcie my rzucamy jakieś osobiste. Niestety tylko jeden celny. I tutaj Alan rzuca pierwszy celny, ale powiem wam taką tajemnicę, wyciąłem to. Alan miał dwa osobiste, nie trafił, zebrał po swoim osobistym i znowu został faulowany. I znowu ma dwa osobiste. Te dwa już trafia, więc poprawił to, co zepsuł. No i tutaj zawodnik z numerem 10, tu już mamy drugą połowę. Tyle było celnych akcji w pierwszej połowie całej. Tutaj Olek, trzeba pochwalić Olka, bo w tym meczu osobiste naprawdę bardzo dobrze mu się działy. No tutaj numer 5 pod koszem. I tutaj Olek ponownie i jeb z góry, szanujemy. Bardzo ładny dunk. Aleksander, kochamy cię. I tutaj już oni konstruują akcję. Alan naciska siódemeczkę, ten do piątki i wjeżdża, dycha niestety z end one'em. I tutaj jeszcze do tego osobisty celny. No i ponownie numer 33, podanie do piątki. Piątka wjeżdża jak w masło. Naprawdę jak w masło. Tutaj była śliczna buzia Kubusia. A tutaj Jakub Cykowski. Miesza jak w blenderze.
i cyk, trójka. Naprawdę, Cykiemu w tym meczu się działo. Podanie ponownie do Cykiego, Cyki ponownie kończy layup. Olek wjeżdża do końca i fajnie, lewą ręką, takim reversem, naprawdę dla mnie sztosik. I tutaj Cyki wyprzedza wszystkich. I łatwe dwa punkty. Olek, podanie do Cykiego. Cyki z end one'em. Niestety nietrafionym. Alan pod koszem. Tu goniliśmy, naprawdę goniliśmy, bo przegrywaliśmy już 18 punktami, ale goniliśmy. Niestety oni też oddawali, co było straszne. Tutaj ponownie osobiste Olka i ich osobiste. Jak widzicie, dużo fauli i ponownie osobiste Olka. Tym razem o tapkę. Tak po kutnosku, tam jakieś kutnowskie geny muszą być. Muszą być, bo czasami cegiełki lecą, a u nas to jest podstawa. Drugi. Też celny. No i oni znowu ten półdystans. Ten ich kichany półdystans. Tutaj Artur kończy layupem po podaniu Olka. I tutaj znowu półdystans. To jest dramat. Ile oni tego napykali? I osobiste. Półdystans osobistej trójki. Półdystans osobistej i trójki. Cała... Tutaj dlaczego Bartek tego nie zebrał, to zostanie tajemnicą do końca. I trójeczka. Która nas gwałci. I teraz cyki osobiste. No... Niewielu rzeczy jestem w życiu pewnych. Śmierci, podatków. Więcej podatków odpisu i cykiego osobistych. Oba, o tapkę, celne. Tutaj piątka, layup. Kurna, dobrze, że faul tutaj nie gwizdali, bo patrząc jak gwizdali w tym meczu, to mogli tu gwizdać. Więc. No i niestety tutaj siódemka, pali nam truje i to już trochę nas bardzo boli, bo tutaj już nam uciekli na cztery punkty. Na szczęście Olek trafia pierwszego osobistego. I drugiego jest różnica dwóch punktów. Tutaj cyki rzuca za trzy. A przepraszam, tu jest różnica jeszcze dwóch punktów. Po tej trójce było pięć. My bad. I tutaj znowu numer. Nie, a ja wtedy nagrywałem, przepraszam, bo ja już tu spadłem za faulę. Ja w tym meczu nie wiem, grałem z 15 minut. Tutaj super przechwyt Olka. Podanie do cykiego. Cyki kończy layupem. Olek osobiste. Pierwszy niecelny, drugi celny. No i tutaj numer 33. Pół dystans. Kurna, pewny rzut w końcóweczce. Tutaj osobiste Olka. Pierwszy celny. Naprawdę Olek osobiste w tym meczu to złoto. Złoto napykał tyle punktów, że drugi celny. No i tutaj niestety już drużyna przeciwna. Osobiste. Pierwszy niecelny. Drugi celny i drugi celny nas już troszkę pogrzebał. Tu musieliśmy trafić ten rzut, żeby o czymś myśleć. Niestety było blisko, prawie Alan trafił, ale troszeczkę brakło i koniec.